Witam w kolejnym odcinku Kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy, które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. 21 marca rozpoczęła się astronomiczna wiosna, a w tym dniu swoje imieniny obchodzą Benedykta, Ludomira i Marzanna. Tak, tak, właśnie ta słowiańska bogini, którą pali się w tym dniu, aby przegonić zimę. Ważne dni to Jare Gody lub Jare Święto. Słowianie obchodzili Jare Gody lub Jare Święto, które przypadało na porę równonocy wiosennej. Jak sama nazwa wskazuje, patronem święta był najprawdopodobniej Bóg Jaryło. Jako że Jare Gody były jednym z najważniejszych wydarzeń w roku, towarzyszące im obrzędy trwały dłużej niż jedną dobę. Zważywszy na to, że święto Jare Gody było równoznaczne z pożegnaniem zimy, święto obchodzone było zawsze hucznie, z przytupem, rozgłosem, muzyką, śpiewami. Jare Święto było przede wszystkim związane z czczeniem życia, witalnością i płodnością. Wtedy palono i topiono symbolizującą śmierć i zimę marzannę. Ale nie tylko Jare Gody obchodzimy 21 marca, bo jest to również Międzynarodowy Dzień Poezji. Święto zostało to ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Jego celem jest zachęcenie do czytania poezji, a nawet tworzenia własnych wierszy. Główne obchody tego dnia odbywają się w Paryżu. I również dwa przyrodnicze święta. Dzień Wierzby. Wierzba od lat stanowi nieodłączny element polskiego krajobrazu. Wykorzystuje się ją nie tylko jako rośliny ozdobne, ale i w gospodarce. Mają też własności lecznicze. I świętuje również dzisiaj las z okazji Światowego Dnia Lasu. Obchodzony jest na świecie od ponad 30 lat. Ale Państwa zapraszam do gminy Wielichowo, bo 21 marca 1449 roku na Uniwersytecie w Krakowie rozpoczął studia Hieronim, syn Pawła z Wielichowa. Hieronim opłacił wpisowe w kwocie 4 groszy. W latach 1461-1463 był plebanem w Komornikach, był również plebanem w Pyzdrach, wikariuszem katedry poznańskiej oraz podskarbim biskupa Andrzeja Bnińskiego. 21 marca 1677 roku proboszczem parafii wielichowskiej został ksiądz Grzegorz Zalaszewski. Posługę duszpasterską pełnił do 1699 roku. W tym samym dniu, tylko 103 lata później, w 1779 roku, komendarzem parafii wielichowskiej został ksiądz Walenty Kilanowicz, inaczej Kielanowicz, który urodził się 14 lutego 1752 roku w Buku. Zmarł 8 września 1808 roku w Buku. Został pochowany w Kwarze w Buku. Parafia Wielichowska był tutaj komendarzem od roku 1779 do roku 1791. Komendarz to taki duchowny, administrator parafii, zarządzający parafią bez instalacji kanonicznej.
sferze ekonomicznej i duszpasterskiej, czyli taki ksiądz, który jest przydzielony właściwemu proboszczowi na wypadek jego niedyspozycji zdrowotnej lub nieobecności w parafii. Bardzo często w XVIII wieku zdarzało się, że proboszczami parafii wielichowskiej byli kanonicy poznańscy, którzy tutaj nie przyjeżdżali, nie przebywali codziennie. Dlatego biskup mianował komendarzy parafii do bezpośredniego zarządzania parafią i podległymi jej włościami. 21 marca 1794 roku pisarzem miejskim przy magistracie wielichowskim został Grzegorz Balcerkiewicz. 21 marca 1909 roku gniazdo Sokole w Wielichowie utworzyło Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. 21 maja 1912 roku na łamach gazety Postęp ukazało się ogłoszenie o pracę. Otóż pan Zygmunt poszukuje czeladnika krawieckiego, którego przyjmie od zaraz. Pan Zygmunt miał swój zakład krawiecki w Wielichowie. W 1926 roku ukazało się sprawozdanie Poznańskiego Krajowego Związku Komunalnego za rok 1925. Pokazuje ono zestawienie wszystkich gmin województwa poznańskiego, jeśli chodzi o płacenie podatków. Na terenie powiatu śmigielskiego były dwa miasta, które zostały objęte tym sprawozdaniem, to jest Śmigiel i Wielichowo. I suma podatku katastralnego, podatku gruntowego i od budynków, jeśli chodzi o gminę Śmigiel, to wynosiła 9335 zł i 26 groszy. Natomiast jeśli chodzi o gminę Wielichowo, to 2764 zł i 75 groszy. W roku 1924 na głowę mieszkańca to było, jeśli chodzi o Śmigiel, 87 groszy, a Wielichowo 53 grosze. Podatek wzrósł w roku 1925 i tak na głowę jednego mieszkańca, jeśli chodzi o Śmigiel, to była złotówka i 4 grosze, natomiast jeśli chodzi o Wielichowo, to były 64 grosze. I tak mieszkańcy Wielichowa płacili podatek w następujących miesiącach. To był styczeń, kwiecień, maj, czerwiec i później od sierpnia do grudnia. 21 marca 1926 roku na rynku w Wielichowie odbyła się uroczystość upamiętniająca plebiscyt na Górnym Śląsku. Organizatorem patriotycznej manifestacji był wielichowski zarząd Związku Obrony Kresów Zachodnich. W czasie uroczystości okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Wielichowa Ludwik Tomczak. 21 marca 1957 roku na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku nastąpiło przejęcie przez państwo dóbr martwej ręki parafii Wielichowo. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kościanie poinformowało księdza proboszcza o przejęciu nieruchomości, której obszar wynosił 124 hektary. Z przejęcia wyłączono obszar o powierzchni 3,5 hektara, stanowiący grunt pod zabudowania cmentarza, ogrody oraz zabudowania kościołów. 21 marca 1990 roku w lesie na granicy Śniad i Siekowa został postawiony krzyż przydrożny otoczony płocikiem. Widnieje na nim data 1990 rok. Najprawdopodobniej pierwotny krzyż był drewniany, a w roku 1990 na miejsce niszczącego krzyża postawiono betonowy.